Cześć, tak trzymacie, tutaj oczywiście Damian i wczoraj ponownie postanowiłem zrobić player picka z ikoną. Zaczęliśmy jednak od 20 zwykłych player picków, bo ciągle szukam tego Trenta, pierwszego właściciela, co jest niestety trudne, ale próbuję. Tak, wiem, że dzisiaj gra Polska, no ale... Czy tu jest jeszcze o czym rozmawiać? Chyba nie. Niestety, to przykre. Pierwszy player pick dzisiaj to Karim Benzema, który na pewno pomoże nam w ukończeniu ikony. Słuchajcie, no 20 player picków, ja potrzebuję kart, żeby zrobić ikonę, bo niestety jest bieda. Pusto w klubie, niedługo trzeba doładować chyba, żeby jakieś filmy na wakacje zrobić. Albo Bremera weźmiemy, pozdro Alvin. Thiago Alcantara, już niedługo, no właśnie, gdzie on idzie? To, że odchodzi z Liverpoolu, to wiemy, ale dokąd? Chiny? Arabia? To właśnie ten, Joselu, bardzo sprytnie to rozegrał. Joselu, czytałem, że odchodzi też do jakiejś ligi, która nic nie znaczy i bardzo dobrze. Dostanie bardzo dużo pieniędzy, swoje wygrał, został, słuchajcie, legendą Realu Madryt, taką jak na przykład Cristiano Ronaldo i dobrze dla niego, słuchajcie, i dobrze dla niego. Zasługuje na to, świetny piłkarz, gratuluję mu tego. W ogóle pamiętacie, że jest taki piłkarz jak Verratti? Marco Verratti gra obecnie w Al Arabi. Dajcie kogoś, kurczę. Sané, cztery karty do końca i tutaj, w jednej z nich, w tym player picku, mamy Getze. Mamy Mo Chalanolu. No i z ostatniego picka takie coś, super. No nie mamy się nad czym zastanawiać. 11 razy 81 proponują zamiast piłkarza 93. Oczywiście, no żadnego ulepszenia już nie dostanie. Nie ma szans, ale nadal, no... 81 plus... My lepsze paczki mieliśmy na początku i to jeszcze wieść, nie musieliśmy wybierać po jakimś dobrym... pomiędzy jakimiś piłkarzami. Jak tylko zajdzie Uruguay z Goatem, myślę, że do finału mogą dojść. Dwa koła do dudka. Poziom na dzień, tak trzeba robić, ale myślę, że wiecie, w ostatnim tygodniu pójdzie z górki. No trochę mocny skład, ale nie potrzebuję Kimisia, którym zagrałem aż 29 meczów. No Bayern miał wygrać Ligę Mistrzów, nie wyszło. Basia, większa legenda, 353 spotkania, ale i to, co kosztuje 70 tysięcy, żegnaj Basiu. Zbliżamy się do potężnego trafu z ikony. Prawda jest taka, drodzy widzowie, prawda jest taka, że wczoraj było solidnie. My jednak szukamy czegoś więcej niż solidnie. Ja tu chcę zobaczyć kartę Greats of the Game. Kartę za 2 miliony, kartę, która jeszcze umieści uśmiech na mojej cudownej twarzy. I mamy duplikat, jak to znów będzie Abili, Xavi. Dobra, super, też karta sprzed 10 miesięcy. No to co, pick numer 1 playstyle, zobaczmy. Prędko, czy to jest raid? Jeszcze boli mnie, że ja jestem w stanie rozpoznać. Jezu! Narodowość. Tej Abili nie mam. Tej Abili nie mam. Ja mam wersję, która posiada 5 gwiazdek słabszej nogi. Więc jak będę potrzebował jej do składu, to mogę sobie teraz wybrać. W zależności od tego, jak będę czuł. Czy potrzebujesz sztuczek, czy słabszej nogi. Dobra, i tak mówiłem jeszcze przed chwilą o tym meczu Polski, no to jakieś tam moje typy mam jednak na dzisiejszy wieczór. Ja przypominam, że partnerem mojego kanału jest BetClick, który ciągle posiada ofertę bez podatku. Jeśli jesteście pełnoletni, to możecie zobaczyć, co w ogóle oferta BetClick daje. Przy rejestracji możecie użyć kodu PLKD, wszystkie detale są w komentarzu przypiętym pod filmem. Jeśli chodzi o mecze, no to słuchajcie, Francja wygrywa. I mam nadzieję, że ona wygra, bo jeśli Polska jakimś cudem zdobędzie tutaj punkt, ja nie chcę tego, bo będzie mi tak po prostu przykro. Ja będę... Nawet niech nie próbują tu zdobywać punktów, wolę by nas Francja zmarzyła. No nie, o żadnych marzeniach już nie ma co mówić. Wolę by nas Francja zmiażdżyła, niż mielibyśmy tutaj nawet urwać jeden punkt, bo po co? Teraz te punkty, no nie. Wystarczy. Wystarczy, bo to po prostu zaboli, nie? Jeśli oni by byli w stanie urwać coś Francji. Dlatego wydaje mi się, że Francja wygra ten mecz. Jeśli chodzi o kolejne spotkanie, czyli Holandia kontra Austria, to... Szacunek dla Austriaków, to po pierwsze. Dlatego nie lekceważę ich tutaj i bardziej idę w kierunku remisu lub też zwycięstwa Austrii. Trochę niepewnie z tą Holandią, ale no kto wie, taką mam czutkę. I jeszcze Anglia kontra Słowenia, tu daję, że oba zespoły strzelą gola, bo czuję, że to jest najpewniejsze. Jakoś też w tę Anglię niestety nie wierzę, nie uważam, że zajdą daleko. Wiele wskazuje na to, że ich kolejnym rywalem będzie właśnie Austria, choć to oczywiście jeszcze wszystko może się zmienić, dlatego trzeba śledzić tę sytuację, ale naprawdę... No Anglicy na razie rozczarowują. Przypomnę jeszcze o jednym, że na BetClick w sytuacji, gdy na przykład postawicie zwycięstwo Francji, Francja obejmie dwubramkowe prowadzenie, to w tym momencie wasz zakład rozliczany jest już jako wygrany, bez znaczenia jaki będzie końcowy wynik. Czyli załóżmy, mamy 2 do 0, to jest już rozliczony wygrany kupon, jeśli postawiliście wygraną Francji, a mecz zakończyłby się 2 do 2, bo Polska by wyrównała. Tak hipotetycznie. Pamiętajcie o tym, by grać odpowiedzialnie, za niewysokie stawki, dla zabawy. Jeśli zabawa się kończy, skończcie też z grą, bo to tak po prostu nie ma sensu. Ja zawsze wrzucam jakieś niewysokie kwoty, jak wypali to spoko, jak nie, to się nic nie dzieje. Większość wygląda tak, że nic nie wychodzi. Wszystko z rozsądkiem. Wracamy do gry. Dawaj jeszcze paczkę za 600. No obecnie to mnie nie stać na to. Przetestujemy Van der Sara, którego wczoraj trafiłem. Salah. A już mam uśmiech na twarzy. No i Erling Haaland. Tylko jeden zawodnik bez pełnego zgrania. Przeżyjemy to jakoś. To będzie Bon Mati.
Haaland ma 132 gole i 43 asysty. Oczywiście pewnie... Ej, gdzie jest moja Hansen? Tu jest moja Hansen. Hansen pewnie wróci do pierwszej drużyny, bo ona ma 258 wkładów w 204 meczach. To nie jest karta, którą sadza się na ławce, ale chociaż chwilę królem Egiptu chce zagrać. Jest Pantera, jest Alejandro. I Florencji nawet po ewolucji. Salah uważałby nie spalić mu Salah. Mam nadzieję, że mu zaktualizują fryzurę. Chcę grać łysym Salahem w przyszłej grze, inaczej będę rozczarowany. Płacę za tę grę zawsze duże pieniądze, żeby wszystko właśnie było tak, wiecie. Że się czuję, jakbym grał w prawdziwy futbol. Łysy Salah dostarczy mi takich emocji. I Van der Sar, pewny chwyt, już ma za to u mnie plusa. Edwin Van der Sar, Elastico, świetnie wyprowadza tę akcję. Musimy to wyczuć sobie przed ligą weekendową, żeby nie popełniać tam błędów. Ej, no ale to jest jakiś Hernandez jeszcze bez ewolucji. Haaland, proszę cię. Salah, wow. Prawa, lewa, lewa jednak, to była lewa, ma giddy spin i Salah w takim stylu przychodzi do nas, wraca. Hansen też by to zrobiła, dlatego naprawdę, żeby Salah pozostał u nas od pierwszej minuty, on musi robić jakieś rzeczy wielkie. Problem polega też na tym, że Hansen tak po prostu ma jeszcze lepsze playstyle od Salaha, ale tak po prostu dobrze jest pograć piłkarzem, którego czasami się lubi w rzeczywistości. Niestety przyznam się, za dużo meczów Hansen na żywo nie widziałem, Salaha trochę częściej. Zapomniałem, że Nunes jest w ogóle na boisku. Nunes, Nunes od środka, Darwin, jeny, co za seria, Nunes i no niestety, za blisko podszedł. Załatw tego Dezajego, karta sprzed pół roku, nie ma spalonego. Salah. Okej, wiecie co, bo to było dziwne. To był kwadrat, to było podanie. Wyszło fajnie, wyszło lepiej niż normalny lob, jednak nie czułem za bardzo nad tym kontroli. Lewy mówił, że zna Wojtka i nie byłby taki pewny tego zakończenia kariery. Biedni młodzi piłkarze nigdy się nie doczekają gry. Ale szczerze, tak bycie bramkarzem na poziomie takiej wysokiej klasy, prawie że światowej, i tak mieć marzenie o grze w reprezentacji, to chyba najgorsza pozycja przez to, jak długo bramkarze grają w piłkę. Wow, Arda Güler 2-1. Istnieje szansa, że nawet możesz się nie doczekać gry w reprezentacji. Widzowie, młodsi widzowie, jak wy tu jesteście, wy przestańcie marzyć o byciu napastnikami, skrzydłowymi. Bądźcie obrońcami, naprawdę, współczesny futbol potrzebuje obrońców. Ja mówiłem już o tym chyba z 8 lat temu. No i się chyba mnie nie posłuchaliście, wy chciwe skurczybyki. Salah! Hat-trick w oficjalnym czerwonym debiucie. To mi się podoba, o to chodzi. Ależ podciął i nie trafił tutaj jego bramkarz, 4-1. Te momenty też zawsze pokazują, jak AI jest OP w tej grze. On nie trzyma pada. Ja mam problemy z podaniem, bo ci wszyscy obrońcy i tak z automatu biegną. To jest tak chore. Czy będzie tu coś specjalnego? No niestety, to jest obrzydliwe. Tak po prostu to jest obrzydliwe. Tych nowych kart nie da się trafić. Nie da. Czego mogę mu pozazdrościć? Jezu, niczego. Co to jest? Ło! Salah! Jeny, on jest nieomylny, no! Żal stawiać Hansen na ławce, ale trochę nią pograłem, czas na odpoczynek. Oczywiście jest top 3 kart, którymi grałem w tym roku. Dobrze mieć jednak Salaha z powrotem tutaj w dobrej wersji. Salah, przyjęcie, uderzenie, nie, bestia. To jest bestia, król Egiptu powrócił. Oj, ale jak on mógł to obronić? Ten Czech trzyma poziom. Niektórzy bramkarze odwalają, ale Czech potrafi ciągle uratować dupę. Haaland, Salah, aj, rzut karny, choć no właśnie, czy byłby spalony? Nie wiem, musielibyśmy to zanalizować. Salah z hat-trickiem, uwaga, ja to czuję. Mohamed, no niemożliwe, jak można wyczuć? Pulisic! Okej, też wykończył jak Mohamed Salah, co mnie troszeczkę boli. Jeden nowy Brawl Stars, no ktoś pisał, że są darmowe legendarne skrzynki, czy coś takiego, star dropy. Muszę dlatego wrócić. Brawo Van der Sar! Salah, będzie fałszyk? Kurczę, szukamy tego hat-tricka jeszcze. Joe Gomez, super! I Salah, no z prawej nogi? To kompletnie nie ma sensu, sędzia jednak nie wiedzieć, czemu jeszcze tego nie kończy. Salah? Gdzie on uderzał? Gol był! Oj, dużo miejsca... Nie! Joe! Ja zmarnowałem tutaj rzut karny, uderzałem w prawy górny, mam wrażenie, że będzie chciał mnie No nie, był jednak mądrzejszy, szkoda, nawet nie wiem, za co to było. Podajemy do No jak to może nie przejść? Erling! Ty masz jedną misję, podać na 3 metry. Bez playstylu tiki-taka to jest wykonalne w tej grze. Uwaga, Güler, Arda nie trafia w bramkę. Nie, tu trzeba zrobić zmiany. Nie ma opcji, że ja gram dogrywkę w grudniu. Salah, podaj prosto, piłkę, jest Frankowski. On ma to tempo, Frankowski utrzymał się, byłby faul, ja go nie potrzebuję, Darwin! Aitana! Nie miałem do kogo podać. Cholera, tak tragicznie się tu wszyscy ustawili. I teraz Foden. Czyściutko, Gwardiol, Kongo.
Nie jesteśmy w stanie wyprowadzić, rywal też nie był w stanie i teraz Edwin van der Sar, przypomnę, on ma 5 na 5, van der Sar, cyk. Ruletka. Przekładanka i niestety Christian Pulisic przejął tę piłkę, to powinien być faul. Pulisic, jest bramka w 3.85 minucie. Mamy kilka minut, by to odrobić, już zaraz. Kolejne finałowe mecze fazy grupowej, ja nie mam czasu. Salah, za daleko wypuszczona ta piłka, niestety w pełni stracił kontrolę nad, no niestety, rywal był lepszy. Czy będzie wreszcie specjalna karta, bo no, naprawdę, tak, no nie da się, tych kart nie da się niestety trafić. Holandia, środkowy obrońca, więc mamy chociaż De Ligta 86, razem z nim jest Renard 88, ja życzę wam fantastycznego dnia, trzymajcie się, cześć.